Cześć, z tej strony Oleksii. Witajcie w kolejnym odcinku, piątym już, w serii Darkraft. Przerwy są spowodowane tym, że niestety spełniły się nasze najgorsze obawy. Znów nowa edycja. Znów mniej graczy. I znów inne rangi. Jak pamiętacie, na serwerze były rangi nie tylko VIP, ale też SVIP, YouTuber, a teraz jest tylko jedna, dwie. Znaczy, dwie, trzy, przepraszam. I no, serwer się sporo zmienił. Edycja poprzednia trwała może tak około tygodnia i niewiele dało się zrobić w trakcie tej gry. Ale kto zdobył topkę, ten zdobył. Tylko niestety nikt nie jest za to nagradzany. Ale są chociaż youtuberzy, którzy dostają właśnie te rangi, jak Hatchlap ja. No ja dostałem rangę VIP, bo rangi youtubera nie ma. I ta ranga VIP... no, posiada... W odróżnieniu od poprzedniej wersji tej rangi, posiada... trochę częstsze... ranie Kid VIP, Fly i Fix All. Fixol, czyli komenda, która naprawia wszystkie itemy, które są w ekwipunku, ale Fixol się różni tym, że naprawia wszystkie itemy w ekwipunku, ale nie te, które nosimy na sobie. Czyli tą zbroję, którą mamy tu, to nie naprawi nam. Co by tu jeszcze dodać? No, miejmy nadzieję, że znowu nie będzie nowej edycji i jednak będzie można tutaj spokojnie pograć miesiąc, dwa. A nie tak jak poprzednio, nawet nie tydzień. Ale oprócz zmian, jeżeli chodzi o rangi, to jeszcze są zmiany odnośnie itemów, bo na początku były itemy Sharpness 6, 7 i tak dalej, a teraz mamy, uwaga, Sharpness 10, 15, 20, 25, to samo z Protection. Czyli ten górny próg enchantów podskoczył ładnie w górę. Wszystkie te itemy możemy kupić za srebrne monety. Czy to jest złote. I w zależności od poziomu enchantu to wiadomo co wzrasta. I takim najsłabszym ekusy z tego sortu jest sety i miecze legonisty. Czyli ochrona 7, ostrość 7 i tak dalej. To samo z łukami i kilofami. A jeszcze jest druga wersja ekwipunku legionisty, która jest znacznie mocniejsza. No, wszystkie enchanty mają tym razem poziom 10. Z wyjątkiem kilofa, który ma wszystko na 15. Potem jest eku plagi, czyli wszystko na 15. Kilof jakiś cuda też. Eku buntownika, prawie najlepsze, w tym razem wszystko na 20. I atomowy ekwipunek, który jest najlepszym na serwerze. 25 poziom dla każdego. I jakieś takie bronie nietypowe. Na przykład taki legendarny obrońca. Dobre nagry na fosy z dystansu. O, nawet łuk fajny jest. Też na fosy w sumie. I kantor walut. A z tej strony są itemy typowo gildyjne, czyli skaniarki, miksturki, czyli składniki, statywy, warzywa. Nie wiem w sumie po co warzywa komuś, znaczy akurat sugarcane z nich można przetworzyć cukier, no i marchewkę i melony, no to z nich można zrobić. Balniki, jeżeli ktoś chce sobie ładnie ustawić gminie dywanami albo bokami wełny. I głowy, że kąszcze się nudzi, chce sobie postawić jakieś trofeum z potwora. I jedzenie. Aha!
64 sztuki melona, a tam było za tyle samo, było jedno nasiono melona, jak równie dobrze można kupić właśnie to i mieć z tego nasiona. Trochę bez sensu. Wracając do tematu rangi, VIP ma też swój własny dedykowany lord. Lord VIP. I teraz uwaga, bo to jest chyba jeden z warpów najlepszych. Dlaczego? Tutaj możemy sobie nieskończoność brać itemy. Czyli cały ekwipunek legionisty wersja 2 i koksora spotki siła 2. O, odezwał się Nerdy. Pozdrawiam cię. Zresztą pozdrawiam całą ekipę swoją, jak i tutaj grającą. Oraz oczywiście wszystkich widzów, którzy do mnie dołączyli, którzy są też ze mną od początku. Bo uwaga, wasze grono sięgnęło już 80 osób. Dziękuję za to. Nie spodziewałem się, że w krótkim czasie dołączy do mnie ponad 20 osób. Bo tak, miałem niedawno 59 osób, a teraz mamy już prawie ponad 80. Dziękuję wam za to i postaram się tworzyć z czasem teraz lepsze filmiki, żeby nie znudzić was, no i żeby przybyło więcej tych osób. Kiedy tworzę gminę, nie wiem. Teraz powinienem chyba już kilwi wziąć. Albo za parę minut. No za parę minut, tak? Ale to Kid VIP to jest tak naprawdę nic innego jak set Pro 4 na 3 i tak dalej. Więc jeżeli ktoś ma VIP-a, to nikt nie bierze tego, tylko idzie tutaj. Odnośnie tego, no tutaj są potki i tak dalej, ale nie zawsze trafimy na te potki. Nie zawsze. A i koksy nie łączą się z tymi, co na przykład mamy wcześniej. Nie wiem dlaczego. Może to ma związek z tym, że są komendy gdzieś tak dalej. No dobra, koniec części teoretycznej, czas zabrać się za część praktyczną, czyli PvP. I kolejna różnica to na przykład to, że możemy wkroczyć sobie do eteru. Każdy może. A tak to zobaczmy klateczkę. To bądźmy sobie przygotowani, bo znajdziemy się już od razu w niej. I jedynym sposobem na ucieczkę z niej jest przedostanie się perłom w taki oto sposób. O, teraz. Więc jeżeli ktoś sobie nie daje rady, to w ten sposób właśnie może uciec. Tutaj mamy taką mini fosę. Jeżeli ktoś będzie uciekał, to można tutaj go strącić i wykończyć. No i jeżeli ktoś się znajdzie właśnie poza tym obszarem spawnu, to nie może wrócić perłą. Musiałby albo mieć fly i przylecieć tutaj, albo od razu pisać spawn i pokupać je. Ciekawe, czy ktoś przyjdzie na PvP, czy też nie. Zobaczmy. Druga rzecz odnośnie fly. Jeżeli znajdujemy się na fly, to nikt nas nie może bić, ani my nie możemy bić kogoś. Znaczy, sorry, źle mówię. Jeżeli my jesteśmy na fly, ale ktoś inny nie, to ten ktoś może nas bić, ale my jego nie. Więc jeżeli ktoś w ciasnym pomieszczeniu lata, to niech sobie wyłączy po prostu sobie wie tę komendę, bo po prostu go zabiją. Nikt nie przychodzi, szkoda. To może czas się do kogoś tepnąć. Aha. Nie tego się spodziewałem. Chyba, że wyjdzie tutaj, o. Jest.
No chodź, chodź bliżej. Walę ci tutaj trochę tych na zachętę. Aha. On mnie widzi? Tak kątem oka powinien mnie widzieć. O, kto klepa. Tu też się depnąć. Gdzie on jest? A, tu jest. Zwabmy go. Może zdejmę klatę, jak się skusi. Na innych serwerach taki trik działał, ale lepiej uważać, bo jak przyleci ktoś z góry, to koniec. Uuu. No i jesteś mój kolega. No i tak to mniej więcej wygląda właśnie, to PvP z Fly. Trochę głupio, nie? Ale poniekąd jest zabawnie. Dobra, czas odłożyć to. Zobaczycie przy okazji moją tymczasową bazę, która wygląda jak prehistoryczna jaskinia. No ale już dopiero zaczynam grę, więc... Może tym razem ktoś na kratkę przyjdzie? No wbiję je do was, tylko pomyślę. Pozdrawiam was. Pozdrawiam całą waszą ekipę. Też się mnie pyta... A, Grubsonek się mnie pytał o miecz. On też jest youtuberem. Pozdrawiam. Wszystkich tutaj zaraz pozdrowię. No dobrze, dobrze przeczytałeś, złapałeś się. Wiadomo, że fajnie. No już się zaczyna robić nudno. Dobra, dołączę do nich. O, nieźle. Ja kocham słyszeć o klepie. O, kolejne grono widzów się znowu grono widzów się powiększa. To już ile będziemy mieć? 81 osób? Czy 80, bo może też przypadkiem mi dałam suba, tak jak kilka razy już. Jak tak obliczyłem, to chyba z kilkanaście osób mi dałam suba.
Gdyby nie to, to bym miał może teraz grono 100 widzów, ale rozumiem, nie każdemu się podoba content na tym kanale. Albo po prostu bym miał swoje powody. Przecież nie będę potem tępiał nikogo za to. Czy ja jestem w czyjejś gildii? Tak, jestem. Od razu sobie koordynaty zapiszę. Już topka 5. A zobaczmy właśnie ile ma topka 1. Dobrze piszę? A nie, źle. No, 500 punktów więcej ode mnie ponad. Trochę zajmie go, nadgonienie go. Wszyscy mają ten ekwipunek legionisty 10, ale chyba niewiele osób ma oferować ze sobą też mikstury. Inaczej no, tak naprawdę ten ekwipunek na nic się zna. A ja będę musiał poszukać drewna trochę. Dobra. Przejdzie ktoś, czy... A, przejdzie. Aż poleciałem do góry. Jak każdy VIP ma to. No kopnę ci, ale później. Na razie nie. Jakie one mają kombi? A, tak. Nic ciekawego tu nie ma. Dobra, chodź, dam ci trochę. Masz tak i tak. Nie ma za co. A teraz reakcja na YouTube numer 2. Ja też pozdrawiam. Będzie ktoś na klatce czy nie? Kurde, muszę iść po te potki. Niestety ich sam stworzyć nie mogę. Ktoś wyrzucił ekwipunek, widocznie miał przesyt. A teraz trochę zajmie zdobycie tych potek. Dziękuję bardzo.
trochę zajmie. O, jedna, druga. Jeszcze by się przydały tak z trzy. Albo nie będą te cztery. Gicior. Kogoś tu widzę. Czas go ubić. Dobra, dołączę tam do chłopaków. Bo oni też już zabijają, a chciałbym się dołączyć. Aj, zbugowałem się. Doganiają mnie. No ale dajcie mi szansę zabić ich. No, dzięki. Kolejny. A, to było bez sobie. No już? Nikogo nie ma. Oszarowałem się. Teraz spróbuję. Albo później, nie chcę to teraz. Wow, ile pereł. Gdzie by tu? No dobra, ruszmy teraz dwa na klatkę i... Dalej znaleźć. Nie ma. Yeah. Teraz drugi. A w klatce ktoś jest? Nie, ale ktoś prosił o killa. I staniarki? Ale się trafiło. O nie, nie zabierzesz nic. Wypadł. Nie ma to. Kara musi być. Otwarte miejsce w topce. Ej, ale wypadł ode mnie. Czy ma jakieś... No ma drogę. I przy okazji sobie topniemy w to ziomka. Niech się nim zajmie.
a ja odłożę item i ruszę znowu. Parę minutek i w sumie możemy już kończyć. O! Gdzieś mi jedna podpa. Uciekła. Jest tu ktoś, czy nie ma? Mano. I znowu ta atmosfera nudy. No, popieram, faktycznie. O! Kolejny miecz, lagi, łatwy łuk. To tam na dole jest. Kolejne punkty. Albo nie, bo to jest ten sam. Akurat bułkę z perłą, która przelatuje przez szkło, to jest od dawna, niezależnie nie od tego, czy to jest jakiś plugin, czy serwer. Taka normalka. O, powolne opadanie sobie zostawię, mu się przyda. No i tak działa Pixel, czyli naprawiam wszystko, jak już wspomniałem. Miecz sobie czas schowam. Dobra, niech go wezmę. Gratuluję. Ale wracając do tematu, faktycznie ranking się wbija znacznie łatwiej. Bo na poprzedniej edycji to nie dość, że było mniej punktów na start, bo 500 to jeszcze ten współczynnik punktów był znacznie niższy. No dobra, to w sumie byłoby na tyle. Mam nadzieję i zresztą chyba każdy ma nadzieję, że nowa edycja nie będzie szybko i zdążymy tu spokojnie pograć, tak? Miesiąc, półtora, no dwa chociaż. To będzie ok. No i zobaczymy, czy przybędzie więcej graczy, czy nadal będzie takie duże grono zrażonych graczy do serwera. Zobaczymy. Jo, do następnego razu.